Witam. Jest dzisiaj 20 maj. Wybieram się w góry. Idę właśnie ulicą Targową. Dzisiaj postaram się zrobić Łabowską Halę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ile będę w stanie przejść po długiej znowu przerwie niechodzenia po górach. Łabowska Hala może dalej. No zobaczymy, co da się zrobić. To na tyle. Hej, cześć. Z trasy będę nagrywał co ciekawsze rzeczy, komentując dla Państwa. Wyszedłem dzisiaj znów późno. No ale może się coś jeszcze da zrobić z tą trasą. Hej. Oto dotarłem do Polanki, na której pierwszy raz w życiu spotkałem dzika. Było to kilka lat temu. To jest ta polanka, mała polanka. Było kilka to lat temu. Na szczęście całe to spotkanie niemiło wspomina ten dzik, a nie ja, bo on się wystraszył, ja go wystraszyłem wtedy, a na szczęście mnie zaatakował, ponieważ nie była to locha z młodymi. Rano było to ciemno jeszcze, bo to już było tak pod jesień, kiedy usłyszałem tutaj właśnie chrumkanie takie i takie jakby skubanie trawy, jakby się krowy pasły. No sobie myślę, no nikt nie może paść krów o tej porze, no bo to logiczne, no jest noc. No i księżyc świecił, wyjrzałem tak właśnie jak teraz z drogi, patrzę, tam potężny dzik. No to włączyłem latarkę. No i co? Ze strachu po prostu zacząłem robić coś takiego jak karabin maszynowy, takie. No, on się wystraszył po prostu i uciekł. To na tyle. Zbliżam się do jednej z bacówek. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj psów. Przeważnie w takich bacówkach. Oto ta bacówka. Mówię cicho, bo w pobliżu są owce. Na górce. Nie da rady pokazać, bo za krzaczkami. Ale mogą być psy w pobliżu. Jeszcze nie wiadomo, czy nie będę miał spotkania z nim. Zawsze na bacówkach owiec pilnują psy. Dobra. I wchodzimy teraz w dzielnicę jeszcze na gminy Piwniczna. Jest to tutaj Zabanie. Idziemy Zabaniami. Tak tu ludzie wysoko mieszkają. Mamy w tej chwili wysokość. Jesteśmy na wysokości 684 metry. 4 km od centrum Piwnicznej. Równiutkie 4 km. Cały czas idziemy. Dużo pięknych, pobudowanych, nowych domów. Jak widać, kapliczka, na której odprawiają się msze. To na tyle by było. I piękny widok na szczyt Radziejowa. Najwyższy szczyt Beskidzie Sądecki, na który miałem wejść właśnie dwa tygodnie temu, nagrywając filmik Nieudana wycieczka w góry. Przez ten szczyt miałem właśnie przechodzić. No i słynne psy, jak zwykle, które za chwilę mnie będą atakować, więc muszę się rozłączyć, aby się bronić. No to na tyle. Oto i agresor. Jest agresor, jest szczeka. Pięknie szczeka.
i warczy. Szybko umie. Warczeć i szczekać. Super. Dochodzimy do punktu trasy w okolicach takich szczytów jak Jaworzyna Kokuszczańska, niedaleko stąd Makowica nad Rytrem, jeden z większych szczytów, oraz w pobliżu Pisana Hala, na której też nagramy coś. I dochodzimy do rozgałęzienia szlaków. Jestem już właśnie tutaj pod tabliczkami, gdzie mamy opis, gdzie, jak, co dojść. No, zadnie góry, jeden kilometr. Hala Łaboska. Mamy jeszcze 4,7 kilometra. Runek, gdybyśmy szli na Krynicę, 11,5 kilometra. Makowica jest godzina 15. Łaboska Hala, mamy godzinę 45 minut. Idziemy na Łaboską Halę, nie będziemy iść w tamtym kierunku, właśnie na Makowice, tylko pójdziemy w odwrotnym kierunku na Łaboską Halę. Dochodzimy do miejsca, gdzie jest pomnik rozstrzelanych. Jesteśmy w okolicach Łaboskiej Hali. Kolejny pomnik w tych górach. Do Łaboskiej zostało jeszcze 4 km 300 metrów. I co my tu mamy? Tu poległ żołnierz AK Gruda z grupy Świerka, Adam Kondolewicz. Pseudonim jego Błysk. I zmarł w 1944 roku, a w 25 się urodził, czyli niewiele życia. Cześć jego pamięci. Dochodzimy tutaj do prowizorycznych mogił zrobionych na pamiątkę, gdzie turyści, którzy wybrali się w zimie w góry, po prostu w tych górach zostali, nie dotarli do Łaboskiej Hali. Tu jest jedna mogiła, gdzie znaleziono jedną ofiarę. Schodzimy kawałeczek niżej. Tu jest i tu są kolejne dwie mogiły. Po prostu opad śniegu był tak duży, pokrywa śnieżna bardzo duża. I ci turyści nieszczęśliwcy nie byli w stanie już iść dalej, ugrzęźli w tym śniegu i zamarzli tutaj. O, już ładne kilka lat temu, ale jest to upamiętnione właśnie takimi prowizorycznymi mogiłkami, gdzie po prostu na pamiątkę tego, że nie dotarli tam, nie wiem kto to zrobił, czy to zrobiła rodzina tych poległych, czy tutaj w górach, czy to zrobili goprowcy, trudno mi jest powiedzieć. Oto dochodzimy do rozwidlenia szlaków. Kolejne miejsce. Tutaj kolejne miejsca. Jestem w okolicy Łaboskiej Hali. Za chwileczkę dojdę do schroniska. Cześć. A to i sportowiec, który biega sobie po górach. A ja schodzę dokładnie na schronisko. I na schronisku podejmę dylemat, czy będę schodził do Łabowej, czy do Łomnicy Zdroju.
To się okaże. Troszkę jestem zmachany. Troszkę przed chwilą przyspieszyłem tempa, bo na szlaku trochę zadziadowałem. No. To tyle. Przy schronisku jeszcze coś dogram. A oto i schronisko w całej okazałości. Jestem już na Łabowskiej Hali. Mam już za sobą zrobione ładne kilka kilometrów. Tu oto jeszcze kolejny pomnik rozstrzelanych partyzantów. I napis: w tym rejonie w latach 44 do 45 1900 oczywiście walczyła z hitlerowskim najazdem najeźdźcą 9 kompania 3 batalionu 1 pułku strzelców podhalańskich AK pod dowództwem majora Juliana Żubka, pseudonim Tatara. No a jak wspominałem wcześniej, schronisko mam przejdzione za sobą 13 km dzisiaj. Troszeczkę zboczyłem ze szlaku, dlatego trochę więcej w celu fizjologicznym oczywiście. No, to na tyle. Podjąłem jednak dylemat, że będziemy schodzić bezpośrednio na Łabowo. A to widoki. Schronisko na Łabowskiej. I idziemy w kierunku szlaku. Dotarliśmy tu szlakiem żółtym z piwnicznej, później szlakiem czerwonym, szlak główny Beskidzki, który prowadzi do Krynicy, ale nie będziemy iść już do Krynicy, tylko będziemy odbijać tutaj zaraz za tym drzewem, jak tamtą białą tabliczkę widać, będziemy odbijać na dół, na Łabowo. I to tyle. W Łabowej jeszcze coś dogram. Chciałem wam nagrać teraz ciekawą rzecz przyrodniczą. Mianowicie dwa drzewa, które wyrastają praktycznie z jednego, jakby powiedzieć, korzenia. Chociaż to są osobne korzenie, ale jak to fajnie się stało. I to dwa różne drzewa. Jedno drzewo to jest mianowicie jodła. Jodła, ale se nie pojodła. O. A drugie drzewo to jest drzewo liściaste. Prawdopodobnie ciężko mi po korze tak ocenić, ale się za dobrze na tych drzewach jeszcze tak nie znam, ale buk albo grab. Jedno z dwóch. Raczej chyba to drugie. To będzie grab chyba. Bo buki są rzadziej tutaj występują niż graby. Ciekawa sprawa. I to zaraz przy samym szlaku. Jest takie zjawisko bardzo ciekawe. Ptaszki nam ładnie śpiewają. Idziemy więc dalej. O, tak to wygląda sobie. I będziemy schodzić na dół, na Nawojową. Troszkę dzisiaj na tej trasie tracę na takie nagrywanie, bo ja raczej jestem kilometrowo-czasowy, tak można powiedzieć, czy chodzę na czas i na ilość kilometrów, a nie na jakieś tam zwiedzanie. No, taki mam charakter. Dużo zobaczę, szybko przejdę, ale nie roztrząsam się nad jakimiś tam widokami dłużej niż pół minuty, kilka sekund. No, dzisiaj trwa to dłużej, bo tak jak widać, to wszystko nagrywam. Dochodzę właśnie do drogi bitej, jeszcze nie asfaltowej, ale pewnie wkrótce już tutaj asfalty będą, bo
Już coraz mniej tych gór mamy, bo już jest przygotowane, wyżwirowane, widzę. Można by śmiało lać asfalt. Mamy tutaj Łabowa 7,4 km. No to jeszcze trochę nam zostało. Będziemy skręcać właśnie na Łabową tutaj. Jest to już droga gminna, szeroka. Już tutaj często przejeżdżają nawet samochody, bo już się z tym spotkałem. A rowery i kłady to już nie mówię, bo to jest wszędzie. To już praktycznie gór nie mamy. Góry są rozjeżdżone teraz. Jest błoto, jest po prostu masakryczne błoto, jeżeli chodzi o wyższe partie gór, bo po prostu po deszczach tymi kładami, rowerami, motorami się tłuką i szlaki są naprawdę makabryczne. To na tyle. Dotarłem właśnie do asfaltu przed Łabową. No i mamy środek maja, przeszło środek maja, a mimo to widać, że wiosna w tym roku była chłodna, bo są znaki, uwaga na narciarzy. To był taki wątek na wesoło. Teraz już idziemy na dół Łabową. I jak wspomniałem wcześniej, dojdziemy, coś nagramy. Nie dojdziemy, nie będziemy nagrywać, to też na wesoło. Dewastacja i grabież polskich lasów. Właśnie mam to po drodze teraz. Takie widoki się spotyka co trochę. Ja to nie nagrywam, bo to nie ma sensu. Ale teraz już po dzisiaj postanowiłem to nagrać, bo naprawdę mamy coraz mniej lasów. To jest taka odrobinka. To jest jedna setna, jedna tysięczna z tego, co jest grabione, wycinane. Bo jeżeli się schodzi z gór gdziekolwiek, do jakiejkolwiek miejscowości, to przed tą miejscowością kilometr, dwa w lasach, przy drogach bitych są całe setki metrów ułożonego, stemplowanego drzewa, gdzie drzewo jest wycinane nie przez to, że gdzieś tam coś wyłamało. Owszem, wyłamało. Wiatr złamał 1, 2, 3 hektary, a wycinane jest 6, 7, 8 hektarów drzewa w tym miejscu. Jest to po prostu typowa grabież. Mamy już lasów bardzo mało. Teraz ostatnio, w tamtym roku dokładnie, jak byłem w okolicach Przechyby, jest po prostu wycięte calutki szczyt praktycznie. Szczyt Przechyby jest wygolony praktycznie do łysa. Nie ma tam ani jednego drzewa. Jest wszystko wygolone, wysprzątane, typu wysprzątane z drzewa, ale nie z gałęzi. Są hałdy gałęzi rzucone w centrum lasu, po prostu niesprzątane. Te gałęzie leżą na tych hałdach i gniją. A stan drzewny jest coraz mniejszy w Polsce. Mamy zaledwie już jako uczeń szkoły podstawowej. Uczyłem się z geografii, że mamy raptem bodajże chyba 12% Polski, co jest zalesiona. Tak to jest po prostu. Polska nie zalesiona, jest po prostu przemysł, typowy przemysł. 12 czy kilkanaście procent, już tam nie pamiętam dokładnie. Ale w każdym bądź razie bardzo, bardzo mało. A w tym momencie, z tego co pamiętam, lasy z szkoły podstawowej, gdzie chodziłem w góry, ze szkoły średniej i teraz z obecnego czasu, to po prostu tych lasów jest już 1/4 z tego co było. 1/4. Tych lasów nie ma. Wchodzę do Łabowca. Jest super. Wszedłem właśnie do Łabowca. Teraz przez bramkę. Bramka leśna, typu furtka, gdzie nie wolno już wjeżdżać samochodami.
bo to jest park przyrodniczy. Ale jeszcze do zabudowań mam kawałek. No i muszę przejść Łabowiec i muszę przejść Łabową i dopiero do PKS-u. Jeszcze mi zostało kilka kilometrów. To jeszcze będę nagrywał. Łączył się. Ogólnie jest fajnie. Pogoda jest zarypista. Pusto na drodze, nie ma nikogo, żywego ducha. Raptem spotkałem 15 minut temu dwóch turystów, parę po prostu, faceta z kobietą i z psem, no to może trójkę, no trójkę turystów, którzy szli sobie do góry. No, to na tyle, hej, pa. Witam na wizji. Idę przez Łabowiec cały czas, jak widać. Domy ładne, psy agresywne. Jest tak, jest. Idę po prostu na dół. Zobaczymy, co ten pies zrobi. No nie. Niezbyt przyjazny, jak widać. Schodzimy na dół. Młody pies chce pokazać, co potrafi. Schodzimy na dół. Wytrącił mnie z wizji. Dobra, schodzimy na dół. Idziemy asfaltem. Idzie się ciężko, bo jest asfalt. Nie wiem, kto w ogóle wymyślił asfalt. Powinny być drogi bite, typowo jak były dawniej ścieżki. To się wtedy najlepiej chodzi. No i więcej jestem w stanie pokonać kilometrów po bitej drodze, jak typowo po asfalcie. Trochę się musiałem tu opędzać od psów. No, to jest typowa wioska właśnie, gdzie psy chodzą luzem, gdzie chcą. Niby są płoty ogrodzenia, ale psy po prostu chodzą po ulicy. No. Czyli to jest tak dzisiejsza młodzież, no. Wychowuje ulica. No, to na tyle. Wiejski znak drogowy. Uwaga, krowy. No i wchodzimy do Łabowej. A kończymy Łabowiec. Jak widać, widoki są piękne, pogoda jest ładna. Ruch drogowy 40 na godzinę plus 2 cycki na znaku. Czyli uwaga, piersi. No. To na tyle. Schodzimy dalej na dół. Przeszedłem już w sumie kawałek drogi. Ładnych kilka kilometrów. Już wam mówię, ile kilometrów mam za sobą. Mam za sobą mianowicie 20 km. Załączam nawigację, która mi się wyłączyła. Tak, 20 km. Już przeszedłem. To na tyle. Minąłem Łabowiec, idę przez Łabową już. Jeszcze do centrum troszeczkę zostało
Widoki są fantastyczne. Po prostu jest pięknie. Słońce pełne. Słońce. Łąki kwitnące. Przydrożne kapliczki. No wszystko tu mamy. To się nazywa właśnie Polska. Masz to w Polsce? No masz. W Łabowej. Więc zachęcam. Taką trasę przebyć. Piwniczna Łabowska Hala Łabowa. Super sprawa. To jesteśmy w centrum w Łabowej. Mamy kościółek. Postanowię do niego zajrzeć. Może się uda. Pogoda jest nadal super. Tak, kościółek jest piękny. Okej. I to na tyle. Postanowiłem zajrzeć do kościółka w Łabowej. Jest tutaj jakaś wycieczka. Zobaczymy, jak wygląda to w środku. No jest super. Piękna sprawa. Wspaniały zabytek, jak widzicie. Niech pan mi nie zrobi zdjęcia, ale nie chcę tam. Jest pani nagrana na filmie. Chyba pan żartuje. No oczywiście. Wymazać od razu. Jeszcze to pójdzie na internet. A no pewnie. Na YouTube'a. Wspaniały ołtarz. To na tyle. Przerywamy transmisję, będziemy się kontaktować. Ostatni widok kościółka. Ostatni widok kościółka. Koniec spaceru dzisiaj po górach. Długiego, bo nagrywałem. Niezbyt dużo przejdzione, ale coś za coś. Wchodzę do Łabowej. Sportowców tu mamy dużo w Łabowej. Widać. Jeżdżą na rowerach. Pani, która sprzątała w kościele, też w sumie praca pracą, ale jakieś sporty uprawiała. Machała rękami, miotłem i tą, i mopem. Wchodzimy, jesteśmy już blisko. Blisko, dobrze. Jest super. I będziemy się kierować w tamtym kierunku na przystanek autobusowy, który jest tam za tą ciężarówką. Ale nim tam pójdziemy, to skręcimy jeszcze tutaj. Sklep spożywczy. No po co mogę skręcić po takiej trasie do sklepu spożywczego? No, tylko po 4 litery. To na tyle. Jestem w Łabowej. Nieduża miejscowość. Podchodzę właśnie na przejście dla pieszych. Czekam, jest czerwona cały czas. Samochody jeżdżą. I kończymy wycieczkę. Nawigacja już wyłączona. I podchodzimy do przystanku autobusowego. Tak. Tam jest remiza strażacka, jak widać. Łabowa na trasie przelotowej z Nowego Sącza do Krynicy lub z Krynicy do Nowego Sącza. Ewidentnie kończymy wycieczkę
Cześć, pa. Na razie.